Ej, chłopaki! Chłopaki to są w agencjach towarzyskich. My jesteśmy młode wilki. Aaa, proszę. Młode na rybę. Zapakowani w samolocie. Anuszka, ja, Bąbel i tam Rafcio. Co powiesz, Bąbel? Nic, nie stresuję się w ogóle. Tutaj jest osoba zestresowana. Ja się zawsze stresuję, ponieważ zawsze mam problemy na lotnisku. I zawsze tryb panika się po prostu włącza. Ale teraz jest dobrze. Zaraz startujemy i widzimy się za 5 godzin. Z lotniska ruszyliśmy prosto do hotelu, którego nazwy nikt z nas nie potrafił wymówić aż do końca pobytu. No to witamy się już z hotelu w Funchal, w przepięknej Maderze. Dzwonię, że babci? Taki mamy widok. Ja muszę zadzwonić do babci Laureczki, pozdrawiam ją, właśnie mama mnie o to prosi. No. I co wam powiem? Hotel! Szał nie ma dupy, nie urywa. Ale przeżyjemy i tak będziemy tu spędzać bardzo, bardzo mało czasu. Zdrówko. Humory wszystkim dopisują, a więc możemy zaczynać. O, Ola! Witamy się z wami z Funchal, czyli stolicy Madery. Autonomicznego regionu państwa portugalskiego. A to proszę. Nocne wojaże. Reszta towarzystwa. Dolecieliśmy dość późno, dlatego idziemy dzisiaj tylko skromnie na promenadę nad ocean, a jutro zobaczycie troszeczkę więcej. To zaczynamy pierwszy dzień na Maderze. Słoneczko już stało, my czekamy na śniadanie i zobaczcie, jak tu wszystko pięknie śpiewa. Dobra, zaczynamy. Mamy już autko wypożyczone dzięki firmie Wyspa Madera od pana Adama. Serdecznie pozdrawiamy. No dobrze, w takim razie zaczynamy nasz pierwszy taki intensywny dzień na Maderze. Będziemy go zaczynać od półwyspu Świętego Wawrzyńca, czyli najdalej na wschód wysuniętej części wyspy. Naszym kierowcą i sponsorem dzisiejszego dnia jest... Firma Żurex. Marcin. I teraz sobie mkniemy autostradką. Mamy do tego miejsca jakieś 30 km, no będzie się jechało z pół godzinki ze względu na te górki, pagórki, które tutaj są. Kilka może takich informacji praktycznych. Tutaj na Maderę leci się 5 godzin lotem takim bezpośrednim, czarterowym najczęściej, jeżeli o to chodzi, jeżeli nie chcecie lecieć z biurem, co naprawdę nie jest fajną opcją, nie lubię tego, ale no ze względu na ten lot bezpośredni tym razem sobie na to pozwoliliśmy. Możecie polecieć z przesiadką w Lizbonie. 5 godzin lotu trochę długo, prawda? Dupka boli, więc mało wygodnie, ale do przeżycia. Płacimy tutaj w euro. No i znajdujemy się na Oceanie Atlantyckim. Jak za zboże płacimy. Tak jak mówiłam, warto tutaj sobie wynająć auto. Warto zwrócić uwagę, żeby to auto było troszeczkę lepsze ze względu na te wzniesienia, które tutaj są. Słabym autkiem nie zawsze wszędzie podjedziecie, więc
no warto troszeczkę więcej pieniążków wydać, a jednak czuć się bezpiecznie, czuć się pewniej, że to auto wam nagle gdzieś nie stanie i nie podjedziecie. Podwórka. Marcin, jak trzeba pierwsze wrażenia, petarę. Jak się prowadzi po... Dla mnie to nie ma różnicy. Patrzcie, i tu jest lotnisko, tak to wygląda, na takich palach postawione. Jest to chyba jedyne takie lotnisko na świecie, które wygląda w ten sposób. Kilka lat temu po katastrofie zostało ono wydłużone, ponieważ samolot nie zdążył wyhamować i padł prosto do wody. Zginęło wtedy około 100 ludzi. Opsa. On wygląda fenomenalnie. Jak wszystko zresztą tutaj, na pierwszy rzut oka. I będziemy sobie zmierzać tam. Jak tam wycieczka? Mamy to. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Jest świr, nie? Fan numer jeden, najlepszy towarzysz podróży dla złotych pustelników. Na mnie można liczyć. Rafał Biliński. I będziemy sobie szli najpierw takimi łagodnymi, że tak powiem, zejściami, kładkami, a potem zacznie się zabawa. Czyli będziemy szli przy klifach, stromych zboczach. No, musimy uważać na pogodę, żeby nas trochę nie zwiało. Co mówi palma do palmy? Za palmy. Za palmy. I tak jak mówiłam, na razie ta trasa wygląda trochę niepozornie, zobaczcie. Potem zacznie się lepsza zabawa. Mamy przed sobą do tego punktu widokowego jakieś 3,5 km. I potem będziemy musieli się wrócić. Bąbel, jak się czujesz? Pierwszy trekking po Malerze. Wiecie, co jest troszeczkę niefajne w tym wszystkim? Że chodzimy w takim błocku. I ogólnie waży z kilogram więcej przez to, co mam pod nogami. Ale tragedii nie ma. Jak to mama powiedziała, pośladki się ćwiczą. Tak. I Rafał robi samolot. Jesteśmy w Portugalii. Yes, si, si. Wariaci. Madeira to tak naprawdę jeden wielki pływający ogród. Ale tu właśnie w tej części tej roślinności jest tak ubogo. Zaczęło troszeczkę mocniej padać, niestety. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie dopowiedziała. 60% powierzchni Madery to parki narodowe. No, w sumie nie ma się co dziwić. Wycieczka z tyłu. Więc tak, trasa nie jest długa, musicie sobie zarezerwować tak z 2-3 godzinki. No chyba, że robicie trochę zdjęć, no to tak pół godzinki. Warto sobie dodać na to. No i przygotujcie dużo miejsca w telefonach i w aparatach, bo... No tak. Zobacz, jakie przystąpek kwiatów.
Jeżeli kochacie roślinki, Madeira to jest miejsce dla was. A szczególnie dla tych dwóch osobników, którzy non stop sobie mówią o jakichś dracenach, jakichś językach teściowej. I kaktusikach. I kaktusikach, innych sukulentach. No to słuchajcie, chodźcie wszyscy tutaj, musimy się pokazać. No to mamy to. Jesteśmy na końcu trasy półwyspu San Lorenzo, czyli Świętego Wawrzyńca. I machamy, pozdrawiamy wszystkich fanów. O, to 600 na dół. Szybciej też, ciobo, szybciej. Tak wyglądam. A ja tak. I za tym łopatem. Przeszliśmy sobie do takiego alamowego portu. Tu podpływają statki, a tu jest winda, którą wożą tu na samą górę. No i zaczęło się to, o czym mówiłam, czyli wiatr. Wy mnie słyszycie, może mnie nie słychać, dlatego krzyczę. Z półwyspu Świętego Wawrzyńca pojechaliśmy prosto do niezwykle urokliwego miasteczka – Santa Cruz. W pierwszej kolejności jednak mała przekąska. To z rzeczy, których trzeba spróbować na Maderze. Zupa pomidorowo-cebulowa z jajem. Zobaczcie. Próbujemy. Jestem ciekawa opinii. Mało soli, pieprzu, a tak to jest bomba. Jest mnóstwo roślinności, to w ogóle wszystko wygląda, jakbyście byli w takim jednym wielkim ogrodzie. Nie ma, że coś jest sobie tak pozostawione, niezadbane, brzydko obcięte, trawa nieskoszona. No wygląda to po prostu cudnie. A my teraz wkraczamy na promenadę przy Santa Cruz. Zobaczymy. Nagraj to słońce, bo może już być tak, że właśnie go nie zaznamy. Tu jest bardzo różnie z tą pogodą. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Tu mamy taką siatkę, na której rośnie tak przepięknie kwitnący, nie wiem, czy to bluszcz, czy co to za roślinność. A tam normalnie w dole płynie sobie rzeka. Nie patrzcie na tą maseczkę, która tutaj leży. No cudo. To odjechaliśmy kolejne gdzieś 10 km w kierunku Funchal i idziemy do miejsca, które bardzo tu z urdzenia przypomina Rio de Janeiro w Brazylii albo słynny polski Świebodzin. Przechodzimy na drugą stronę. Jak czytaliście wpis na blogu, to na pewno wiecie,
że o dziwo, właśnie nie posąg Chrystusa w Rio jest tym najwyższym, a ten właśnie w polskim Świebodzinie. A tu taki miły akcent zwrócony w kierunku morza. Znajduje się tu również kolejka linowa, którą zjedziecie na piękną, kamienistą plażę. No niestety, rozczarowanie turystyczne. Jesus ogrodzony jest płotem, jakąś siatką. Trochę mózgu mu się ukruszyło, ale wiecie co, ten widok jest chyba dużo lepszy. Tomasz, sam posąg został wzniesiony w 1927 roku. No i tym sposobem zakończyliśmy nasz pierwszy dzień zwiedzania. Zapraszamy już wkrótce na wspólne odkrywanie kolejnych cudownych miejsc na Maderze. Zachęcamy również do subskrypcji kanału, aby nie przegapić następnych odcinków. Do zobaczenia! Halo, starenki. No trochę szybciej, nie? O Boże! I proszę, jakie tu ładne, urokliwe miejsca. Pozdrawiamy ludzi, którzy nie przyjechali. Ach, mieli przyjechać. Hubert, co do ciebie? Tak jest. Tata niech powie. Lubię. No chodź, mamy. Jest dobrze, słuchaj, jestem świeżo po wizji, że trzeba się prezentować. Nawet yeah. Tutaj. Co oznacza słowo krus? Zgadujemy. Krus co oznacza? No. No to jest od kuglarza, to wiecie. Krus to znaczy krzyż. W naszym wypadku bardzo opłaca się opcja hotelu z wyżywieniem, ponieważ uwierzcie mi, na tym osobniku no nie zarobi. Żaden hotel nie zarabia, nie? A my byśmy musieli jeść w 5 czy 10 knajpach, żeby on się w ogóle najadł. Oj tam zaraz. Z każdą chwilą zakochuję się w tym miejscu coraz bardziej.